Leon, remisujemy dzisiaj z Bronią Radom 1-1. Jakie nastroje panują w szatni? No gdzieś na pewno jest niedosyt, bo myślę, że mieliśmy sytuację ku temu, żeby ten mecz wygrać też. Szczególnie w pierwszej połowie wyglądaliśmy lepiej. Myślę, że byliśmy stroną dominującą i powinniśmy zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie. Gdzieś w drugiej no już ta gra się wyrównała, my mieliśmy sytuację, oni mieli sytuację, to już mogło być różnie, wiadomo. I cóż, no niedosyt, ale mimo wszystko szanujemy ten punkt, zostało jeszcze dużo grania. Tak jak widzimy, Grodzic przegrał na przykład z Łomżą teraz i no zawsze gdzieś tam ta druga runda jest trudniejsza niż pierwsza i myślę, że tutaj nie ma co zwieszać głów, tylko robimy dalej swoje i jedziemy w każdym kolejnym meczu po 3 punkty. Ty mimo wszystko, pomimo wyniku, który jest dla nas wszystkich rozczarowaniem, chyba możesz być zadowolony, ponieważ uchroniłeś drużynę nawet od katastrofy. No, co mogę powiedzieć, cieszę się, że udało się pomóc zespołowi. Jak zawsze mówię, no po to jestem w tej bramce, żeby coś obronić. I cóż, szkoda tej bramki też gdzieś zabrakło naprawdę wiele, bo tam po korkach się prześliznęła ta piłka. No i cóż, no... Po to mówię, po to tam jestem, żeby to bronić. Stoisz w bramce, więc masz chyba najlepszy obraz, przegląd pola. Jak myślisz, jaka jest taka pierwszy wniosek twój z perspektywy właśnie bramkarza? Dlaczego nie udało się dzisiaj wygrać? No tak jak powiedziałem, no zabrakło skuteczności na pewno, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej też mieliśmy swoje okazje i myślę, że taka bramka na 2-0 już mogłaby no, prawie zabić ten mecz. Gdzieś tam na pewno nastroje wśród rywali by opadły mocno, a tak jeszcze gdzieś czuli krew cały czas. Ogólnie no, mówię, w pierwszej połowie na pewno można być zadowolonym z naszej gry. Myślę, że kontrolowaliśmy grę. Tak naprawdę przeciwnik stworzył sobie jedną dogodną sytuację, wykorzystał i cóż, no mówię, druga połowa troszkę gorzej niestety wyglądała. Mateusz, remisujemy dzisiaj z Bronią Radą 1-1. Dla ciebie to jest tylko punkt, czy aż punkt? Z początku meczu dobrze w niego weszliśmy, strzeliliśmy bramkę, tam utrzymywaliśmy się przy piłce, nie zanosiło się w ogóle, żebyśmy gdzieś tam coś, jakieś problemy mieli. Natomiast później tam gdzieś od 30-40 minuty trochę oddaliśmy piłkę rywalom, za mało się utrzymywaliśmy przy niej, popełnialiśmy proste błędy w wyprowadzeniu piłki, no i dostaliśmy tą bramkę do szatni, która nas trochę zmieszała i w drugiej połowie już wydaje mi się, że trochę zabrakło odwagi też grania do przodu bardziej odważnie. Graliśmy bardziej bezpiecznie, żeby też nie stracić żadnej kolejnej bramki. Przeciwnik też się kilka kontrami napędził. Miał też swoje sytuacje, także myślę, że już tak na koniec, jak już na chłodno podejdziemy, to myślę, że ten punkt trzeba docenić, po prostu wziąć do siebie i skupić się na kolejnych spotkaniach. No właśnie, z czego to myślisz wynika, że ta dobrze naoliwiona maszyna, która od początku, tak jak powiedziałeś, tak do tej 30 minuty dyktowała warunki gry, nagle się coś zacięło? No może mieliśmy w głowach już, że fajnie się mecz układa, że wszystko dobrze nam wychodzi, gdzieś tam jeden, drugi błąd się pojawił i nastała ta bramka i właśnie ta bramka nas trochę już podcięła, nie wiem. Myślę, że no, jest to kwestia do poprawienia, bo może to jest kwestia jakaś koncentracji, może jakichś tam lepszych wyborów i tyle. Mam nadzieję, że w następnym meczu już jakoś to weźmiemy się za siebie i ogarniemy to wszystko i myślę, że w następnym meczu będzie lepiej już. No ty mimo wszystko nie przestajesz strzelać. To jest szósty kolejny domowy mecz, w którym trafiasz do bramki. Jak ty to robisz? No po prostu no, gdzieś tam się znajduję w polu karnym teraz. Już w czwartej lidze też wchodziłem na stałe fragmenty, też w trzeciej lidze teraz też to kontynuuję, no i myślę, że gdzieś z tego tutaj najwięcej strzelam tych bramek. Fajnie, że też to się udało w takim na zakończenie tutaj 200 meczu, znaczy wcześniej zagrałem te 200, ale fajnie, że to dzisiaj się stało, że będę pamiętał ten dzień. No szkoda, że to nie dało punktów, aczkolwiek, znaczy jeden punkt dało, aczkolwiek no, mieliśmy apetyty na więcej. Mikołaj, prawie 100 dni czekaliśmy wszyscy na kolejny mecz o punkty. Dopisała publika, dopisała pogoda. Nie udało się wygrać. Jak skomentujesz to, co się dzisiaj tutaj działo na Sportowej? Szkoda na pewno, bo wszyscy, myślę, i my, i kibice liczyli na 3 punkty, ale no, czasami tak jest w życiu piłkarskim, że różne scenariusze pisze mecz przede wszystkim.
Myślę, że bardzo dobre 30 minut. Pierwsze nasze, bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Operowaliśmy dobrze piłką. Stałe fragmenty gry, bardzo dobrze też bite i z tego zdobyliśmy bramkę. No i gdzieś tam może troszeczkę rozluźnienia w naszych szeregach się, w nasze szeregi się wdały i gdzieś straciliśmy tą bramkę w 41 minucie. Szkoda, bo mogliśmy to uniknąć, spróbować tego uniknąć i do przerwy dowieść wynik 1-0 i wtedy zupełnie inaczej by się nam grało pewnie też w drugiej połowie. No a w drugiej połowie no to oczywiście my za wszelką cenę chcieliśmy wygrać ten mecz, bo tutaj zawsze gramy i czy tu, czy na wyjeździe o 3 punkty, więc rzuciliśmy wszystko na jedną szalę i chcieliśmy ten mecz wygrać. Mieliśmy swoje okazje, nie udało się. Trudno, mamy jeden punkt i patrzymy dalej w przyszłość, bo jest bardzo dużo meczów do rozegrania jeszcze i teraz musimy wyciągnąć wnioski na pewno, bo też było kilka słabszych momentów, musimy robić wszystko, żeby tych słabszych momentów było jak najmniej i punktować przede wszystkim. Dla kibiców niektórych mogło być zaskoczeniem to, że zobaczycie znowu wreszcie w pierwszym składzie. A jak ty to odebrałeś? Kiedy się dowiedziałeś? Jakie zadania zlecił trener? No tak, no ten okres przygotowawczy zimowy jest specyficzny, bo to są 2 miesiące, więc dużo sparingów, na zmianę graliśmy z Szymonem, rywalizujemy razem na pozycję. Szymon też jest młodzieżowcem, więc moja obecność na boisku też nie jest do końca jakby taka oczywista zawsze, więc też trochę jakby zależy nie tylko moja dyspozycja, ale też dyspozycja innych zawodników, więc no ja robię wszystko, żeby udowadniać trenerowi, że na to miejsce zasługuje i chcę się odwdzięczyć mu na boisku za to, że desygnował mnie na ten zielony plac, więc no bardzo, bardzo fajnie wrócić do tej pierwszej jedenastki i no i teraz chciałbym robić wszystko, żeby przede wszystkim GKS jako klub punktował i dalej się rozwijał, bo to jest najważniejsze. Tak na gorąco, co uważasz, powinniśmy zmienić przed kolejnym spotkaniem, aby w sytuacji, kiedy prowadzimy, kontrolujemy mecz, właściwie nie zamykać go w głowach, bo przeciwnik tylko czeka, aby to wykorzystać. Przed nami mecz z Concordią, która broni się przed spadkiem i tam mogą kości trzeszczeć, tak jak dzisiaj też były takie momenty w meczu z Bronią. Oczywiście, no my sobie zdajemy sprawę, jaki to też będzie mecz. No musimy też wykorzystywać swoje okazje, bo jak mamy 1-0, to mamy kolejne sytuacje i nie możemy się zadowalać tym, co mamy, tylko cały czas pracować na kolejne bramki i kolejne, bo wtedy po prostu przeciwnikowi odbieramy argumenty i to jest bardzo ważne. Oczywiście z tyłu musimy być jeszcze bardziej wyrachowani w tych takich momentach newralgicznych, no bo powiedzmy sobie, że gdzieś tam w końcówce czasami musimy po prostu gdzieś tą piłkę desygnować dalej i ustawić się za linią piłki i wtedy nam jest łatwiej po prostu pewne rzeczy, a przeciwnik tylko czeka gdzieś na nasze drobne błędy, straty w środku pola, gdzieś gdzie my jesteśmy zdezorganizowani i próbują to wykorzystać, więc to są te słabsze momenty, o których mówiłem przed chwilą i musimy po prostu je jakby niwelować, żeby ich było jak najmniej, a wtedy jestem spokojny, bo GKS przy piłce to jest dobry GKS i mocny GKS. I musimy po prostu cały czas w każdym momencie meczu pracować na sytuację, budować je, kreować przede wszystkim. No i zdobywać bramki, bo wtedy kończymy mecz jakby i przeciwnikowi już się wtedy odechciewa. Z nami trener gości Broni Radom. Panie trenerze, proszę o komentarz dotyczący dzisiejszych wydarzeń boiskowych. No z pewnością w mojej ocenie taki sprawiedliwy remis dla obu stron. Początek dla gospodarzy, tutaj GKS nas zdominował. Myślę, że wynikało to z dużej motywacji, może ze zbyt dużej, plus jeszcze ta otoczka, stadion, dużo kibiców, doping i trochę byliśmy momentami zdeprymowani, co się skończyło straconą bramką. Przetrzymaliśmy kryzys, później z minuty na minutę graliśmy lepiej, co się skończyło wyrównaniem w przerwie, a druga połowa też, no, my mieliśmy więcej szans i tutaj każdy zespół mógł przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale no mówię, no, obiektywnie uważam, że remis sprawiedliwy z gry. Kogo trener wyróżniłby w swoim zespole, ale też w drużynie GKS?
Zacznę może od gospodarzy. Na pewno bramkarza bym wyróżnił, że był w kluczowych momentach tam, gdzie powinien, i gdyby nie jego bardzo dobra gra, to byśmy dzisiaj zgarnęli 3 punkty. W moim zespole Darka Partyka bym wyróżnił, który dał bardzo dobrą zmianę, ale też jako kolektyw byliśmy jednością i tutaj podkreślę tą pracę wszystkich chłopaków.